Siema, z tej strony Michael, zapraszam Was na przedostatnią rundę mistrzostw F1 23. Niestety dzisiaj w taki nietypowy sposób ją zobaczycie. Były drobne problemy z nagrywaniem. Nagrał się czarny ekran, był tylko dźwięk. No i niestety musicie to oglądać w formie highlightsów, czyli takiej bardzo skróconej wersji, a wiemy jak te skróty w tej grze są czasami robione. No ale ogólnie w miarę to wygląda. No niestety paru ważnych momentów nie uchwyciło. W tym momencie widzicie start, pierwsze okrążenie. Jesteśmy już na Las Vegas Strip, na tej bardzo długiej prostej, na której zresztą na każdym okrążeniu coś się działo, było mnóstwo walki. Trzeba było się bronić, ale też atakować. Tutaj ładnie udało mi się obronić przed Perezem i teraz przed sobą mam dwójkę kierowców Ferrari. Już wyprzedzamy Charlesa Leclerca i od razu będziemy się brać za Carlosa Sainza. No i drugie okrążenie rozpocznę na trzeciej pozycji. No i już przenosimy się na okrążenie szóste. Ponownie musimy się bronić przed Sergio Perezem i całą resztą kierowców, a widać jest ich sporo. No i tak jak wcześniej wspominałem, prawie co okrążenie coś tutaj się działo. Kolejne ujęcie z tej prostej i widzicie, że tym razem z każdej strony Perez, Hamilton, Russell i Leclerc, tutaj wszyscy walczyli o tą trzecią pozycję. Tutaj bardzo opóźnione hamowanie, Leclerc jeszcze się wciskał, no było naprawdę ciasno i dochodziło do kontaktów bardzo często. No i już nas przerzucają na okrążenie 15. Tutaj był samochód bezpieczeństwa, ale o tym jeszcze powiem bardziej szczegółowo. Znajdowaliśmy się tutaj na trzeciej pozycji. Jak widzicie, mamy kilka niespodzianek w pierwszej dziesiątce. Guanyu Zhou na siódmym miejscu. Logan Sargeant jedzie dziewiąty. Ja się bronię teraz przed Perezem i chyba zaatakujemy od razu Oscara Piastriego. Młody astrolicznik zjeżdża do wewnętrznej, a my po szerokiej. Jedziemy bok w bok z Piastrim. Ale teraz będziemy mieli wewnętrzną i przeskakujemy na drugą pozycję. Jeszcze tutaj w slow-mo musieli nam dać ujęcie. No i tutaj widzicie już linię mety i spytacie, gdzie się pojawił Max Verstappen. No to w tle już będą powoli lecieć sobie wyniki, a ja Wam opowiem bardziej szczegółowo ten wyścig. A więc start z pozycji szóstej. Pierwsze okrążenie bardzo dobre. Na drugie wyjeżdżam na trzecim miejscu. No i potem oczywiście trwa walka. Głównie na tej bardzo długiej prostej. Cały czas się coś tam działo, co okrążenie właściwie. Później zaczęły się pit stopy, czego tu w ogóle nie widzieliśmy. No i Carlos Sainz zjechał najszybciej. I zjechał z medów na medy, czego nie zauważyłem. Myślałem, że jechał na softach, zjechał na medy i pojedzie już do końca. No ale zjechał na te medy i oczywiście podciął nas, bo na tym torze podcięcie ma naprawdę ogromną moc. No i już myślałem, że po podium, w międzyczasie tam Piastri z Verstappenem cały czas bardzo mocno między sobą walczyli. Ogólnie ja miałem planowany pit stop na dziewiątym okrążeniu. Sainz jechał na szóstym, no i zareagowałem na to, zjechałem na siódmym, a i tak był potem 3 sekundy przede mną, to naprawdę niesamowite. Tutaj można zrobić podcięcie. Razem ze mną zjechał Perez? Nie, Perez jechał okrążenie później i też miał do mnie stratę, później mnie dogonił. No i w sumie całą tą stawkę, z którą wcześniej walczyliśmy, udało nam się podciąć, odjechać im przez tą, przez te wcześniejsze zjazdy, oni później zjeżdżali. No i co potem się działo? Mieliśmy samochód bezpieczeństwa na okrążeniu bodajże 12. Tam Kevin Magnussen odpadł z wyścigu i nie wiem, czy on miał awarię, czy się rozbił. Bardzo możliwe, że się rozbił, tego niestety nie zobaczyłem na żadnej powtórce. No i mieliśmy samochód bezpieczeństwa, a więc cała stawka się zbiła znowu. W międzyczasie Carlos Sainz zjeżdża drugi raz do alei serwisowej, no bo musiał zjechać. No i tutaj się zdziwiłem właśnie. Także wróciłem na trzecią pozycję i znowu miałem szansę powalczyć o coś więcej niż tylko ta trzecia pozycja, bo byliśmy tuż za Verstappenem oraz Piastrim. Perez oczywiście na naszym ogonie. Nasz partner z zespołu Lance Stroll był na piątej pozycji, a więc bardzo dobry. Dobra sytuacja dla nas, bo Mercedesy też tam były raczej w drugiej części stawki. Ferrari też, obydwoje kierowcy zresztą.
na końcu punktowanej dziesiątki, także bardzo dla nas dobra sytuacja. No i po restarcie, tak jak było trochę widać, poradziłem sobie z Piastrim, przebiłem się na tą drugą pozycję. I to, czego nie było widać, na 16 okrążeniu, już zaraz wam pokażę grafikę. Nie, wy już ją widzicie cały czas, Maxa Verstappena stojącego w poprzek toru. Max Verstappen się obraca. Co prawda był już wtedy na drugiej pozycji, bo ja go zdążyłem wyprzedzić, awansowałem na pierwsze. Na tej długiej prostej udało mi się go dogonić, takiego dive bomba tam zrobiłem, no i wysunąłem się na prowadzenie. No i na tym 16 okrążeniu Max Verstappen jeszcze się obrócił. Myślałem, że będzie czerwona flaga, ale chyba dlatego, że było już to tak późno, no to nie było tej czerwonej flagi. No i trochę zblokował stawkę. Piastri zdążył bezproblemowo tam przejechać, za dużo nie stracił. No i Piastri cały czas był blisko nas. Potem popełniłem tam delikatny błąd, także Piastri znalazł się tuż za moją skrzynią biegów. No i na ostatnim okrążeniu na tej Las Vegas Strip, chyba dobrze to wymawiam, tej długiej prostej, też mnie wyprzedził. Próbowałem tam jeszcze zaatakować tak z bardzo daleka, ale no nie starczyło już i Piastri ukończył ten wyścig na pierwszej pozycji, także niespodziewane zwycięstwo. Ogólnie był to bardzo, bardzo szalony wyścig i bardzo żałuję, że nie mogliście zobaczyć tego wyścigu całego. No niestety tak mi się nagrało. No i oczywiście FN23 ma taki błąd, że gdy zapiszemy wyścig, to można go potem odtworzyć w zakładce kino. Tyle, że jak go tam odtworzymy, no to nic się nie dzieje. Po prostu bolidy stoją na starcie i stoją, nic się nie dzieje. Po prostu słychać dźwięk kibiców i kibice się ruszają normalnie, a na to, że nic się nie dzieje, cały czas bolidy stoją na polach startowych. Co prawda mogłem to odtworzyć z pozycji wyników, tam też można odtworzyć, tam to działa, tam cały wyścig można odtworzyć. No ale czasowo nie pasowało mi, bo spieszyłem się na mecz Ligi ALZ w Filmspeed Grand Prix 15, także no nie zdążyłbym. No i niestety tak ciekawego i szalonego wyścigu nie mogliście ujrzeć. Wielka szkoda. No i co tu mogę jeszcze powiedzieć? No wyniki myślę, no to Piastri wygrywa, my kończymy na drugiej pozycji, trzeci. Sergio Perez, czwarty George Russell, piąty Carlos Sainz, jednak tam kierowcy Ferrari jeszcze w tej końcówce zdołali się przebić na w miarę fajne pozycje. Lance przyjeżdża szósty, a więc razem zdobywamy 26 punktów. Leclerc 7 punktów 6, Ferrari zdobyło 16, a więc odrabiamy 10 punktów. I teraz stracimy już tylko 15 do Ferrari. Także jeszcze mamy szansę w tym ostatnim wyścigu skoczyć na drugą pozycję w klasyfikacji konstruktorów. Ósmą pozycję w tym wyścigu zajął Nico Hülkenberg. Bardzo dobry wyścig Niemca, 4 punkty zdobył. 9 Guanyu, Zhou, a raczej Zhou Guanyu. Także pierwsze punkty Chińczyka w tym sezonie, w przedostatnim wyścigu, ale udało mu się. No i 10 do mety dojechał Lando Norris. Później mieliśmy Valtteriego Bottasa, Logana Sargenta, który no, był w punktach, ale no, nie zdołał ich dowieść. Później Hamilton, Gasly, Tsunoda, Albon, Verstappen 17. Później był Nick de Vries, który też jechał w punktach, ale no nadział się na tego Verstappena obróconego. W klasyfikacji kierowców oczywiście nic nam się tutaj już nie zmieni. Tak jak mówiłem, no Max już w poprzednim wyścigu zapewnił sobie tytuł Mistrza Świata, a my drugie miejsce też sobie zapewniliśmy. No i klasyfikacja konstruktorów najważniejsza. 14 punktów przewagi nad Mercedesem mamy i tracimy 15 do Ferrari, a więc jeszcze w Abu Zabi będzie ciekawie. No i co, w tym odcinku to byłoby wszystko. Sorry, że no w takiej formie, ale inaczej nie mogłem zrobić tych plików, bo te wyścigi jeszcze się zapisują no, na komputerze, ale tego się nie da odtworzyć. To jest takie typowe rozszerzenie, które da się tylko w grze odtworzyć, a no, nie da rady. No wielka szkoda. Na pewno Abu Zabi nie będzie w takiej formie, także zapraszam Was na ostatni wyścig sezonu. Odcinek z tego będzie 24 lutego. No i zapraszam Was też do opisu, do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału i będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć!